Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, no myślę, że dzisiaj gospodarzem tego miejsca jest nasza Pani Justyna, z czego się niezmiernie cieszę. Wielokrotnie już starałem się gratulować sukcesu, wyników Pani Justynie. Niemniej jednak myślę, zdaję sobie sprawę, że Wasza tu przede wszystkim obecność na tym powitaniu w naszej placówce, w naszym powiecie, w naszym Raciborzu jest takim uhonorowaniem pomimo długiej podróży. Pani Justyno, bardzo, bardzo dziękujemy, że Pani z nami jest. Gratulujemy wyników, sukcesów, zdobycia tego srebrnego medalu. Cieszymy się niezmiernie, że jako reprezentant miasta Racibórz, ale również powiatu, jesteśmy po prostu z Pani bardzo, bardzo dumni. Droga młodzieży, nie przedłużając, bo myślę, że macie wiele pytań, nie właśnie do mnie, ale do naszej Pani Justyny. Jako powiat przygotowaliśmy drobny, ale myślę ważny upominek, nagrodę pieniężną, którą chciałbym Pani Justynie przekazać, jak również kwiaty. Nie widzę mojego zastępcy, który miał wręczyć kwiaty, a jest. Panie Marku, zapraszam. Od razu wręczył swój czek, nagrodę. Pan wicestarosta Marek Kurpis jeszcze. Kwiaty są pamiątkowy czek i list gratulacyjny. Wielkie gratulacje od władz powiatu. W zarządzie rano powiatowym było bardzo głośno i dosadnie powiedziane, że mamy najlepszego i najwspanialszego ambasadora ziemi raciborskiej i tym właśnie ambasadorem jest Pani Justyna Święty Rseti, którą dzisiaj mamy przyjemność tutaj gościć. Słuchajcie, jest jedną z nas, jedną raciborzanką, która promuje tą naszą ziemię. Nawet w telewizji podczas biegu komentator wielokrotnie powiedział, że tak się biega w Raciborzu, tak się biega w Katowicach, za co jeszcze raz dziękujemy. Słuchajcie, nie przedłużając, ja Wam dziękuję, a przede wszystkim Waszym nauczycielom, za to, że jesteście, że zechcieliście z nami się spotkać, przede wszystkim Panią Justyną. Dzięki jeszcze raz serdeczne. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy są w holu, którzy nie weszli, że pomimo tego gdzieś tam do tej naszej Pani Justyny się dostaną. Pani Justyno, czy ja mogę prosić o kilka słów? Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście tutaj przyjść i spędzić ze mną chwilę. Cieszę się, że mam w Was tylu kibiców. Naprawdę jest to dla mnie no, bardzo, bardzo ważne. Dodaje mi to ogromnej motywacji przed każdym biegiem i wierzę w to. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, za rok spotkamy się tutaj, a ja wrócę do naszego Raciborza. Tak naprawdę mówiłam przed biegiem, że nie biorę w ciemno brązowego medalu, ale jak widziałam, jak sytuacja rozwija się na zawodach, to nie ukrywam, że przed samym biegiem powiedziałam, że chyba jednak teraz, jakby ktoś mnie zapytał, to powiedziałabym, że biorę ten brązowy medal w ciemno. Ale cieszę się, że podjęłyśmy rękawice, że zawalczyłyśmy i jak widać, sport jest piękny, bo jest nieprzewidywalny. Pomimo tego, że Jamajki miały znacznie szybsze rekordy życiowe indywidualnie od nas, my pokazałyśmy siłę w sztafecie, udowodniłyśmy po raz kolejny to, że zostawiamy serce na bieżni i potrafimy walczyć do samego końca. No, wasz zespół sztafetowy zdobył na poprzednich Mistrzostwach Świata na otwartym stadionie brązowy medal. Teraz jest srebro. Aż strach pomyśleć, co będzie dalej. No, cały czas myślimy jednak o tym, co będzie w przyszłym roku i cały czas już zaczynamy trzymać kciuki. Wiadomo, że te warunki, które spotkały was w Katarze, to nie były raczej warunki sprzyjające do szybkiego biegania, do wielkiego wysiłku, szczególnie dla was, Europejek. No tam wiadomo, te panie z innych kontynentów no czuły się tam troszkę lepiej chyba. Powiedz nam, jak tam było. Tam naprawdę było tak gorąco, tak naprawdę nieprzyjemnie. Stało powietrze na stadionie, podobno żadnego wiatru. No to w ogóle niesamowite mistrzostwa. Generalnie chyba w historii lekkiej atletyki pierwszy raz coś takiego miało miejsce. Tak, myślę, że pierwszy i najprawdopodobniej ostatni. No były to dosyć dziwne mistrzostwa. Ja jestem generalnie ciepłolubna, ale wychodząc na dwór i odczuwając temperaturę 50 stopni, no nie było tak naprawdę czym kompletnie oddychać. Jedyny, czyli plus duży dla organizatorów, że była hala umożliwiona do rozgrzewki przed zawodami i to było naprawdę na duży plus, bo
Przed biegiem tak naprawdę rozgrzewałam się na hali tyle, co musiałam dojść 3 do 5 minut do miejsca, do pomieszczenia, w którym trzymają nas przed biegiem. No tam były małe problemy, bo były klimatyzowane pomieszczenia, no i gdzie nie, gdzie był zbyt duży nawiew, więc trzeba było bardzo, bardzo uważać na siebie tak naprawdę przed biegiem, żeby gdzieś jeszcze nie zmarznąć i żeby najzwyczajniej w świecie się też nie przeziębić przed kolejnymi biegami. No, organizatorzy robili tak naprawdę co mogli. Tyle dobrze, że na stadionie temperatura była idealna do biegania dla nas, dla biegaczy 400 metrów. Duży plus to, że nie wiało na stadionie, a pokonanie jednego okrążenia praktycznie przy minimalnym wietrze, no to są warunki tak naprawdę idealne, więc wczoraj już powiedziałam chyba nawet mężowi w domu, że chciałabym wrócić tam jeszcze raz, ale tylko i wyłącznie na jeden bieg, bo naprawdę no, warunki na stadionie panowały wręcz idealne. Na pewno w dużym stopniu uszkodziło to, przeszkodziło w uzyskiwaniu wartościowych rezultatów no, dłuższym biegaczom czy chodziarzom, no bo jednak przebiec maraton w takich warunkach, pomimo tego, że maraton rozpoczynał się o 12 w nocy, no to było coś naprawdę nadzwyczajnego. Ta wilgotność dawała biegaczom o sobie we znaki. Zresztą połowa zawodników nie kończyła zawodów tak naprawdę biegu, także to były no troszeczkę nieludzkie warunki, jak ja to mówiłam. Każdy teoretycznie się na to przygotowywał, ale będąc tam na miejscu, no to było totalne zdziwienie i każdy po prostu walczył o to, żeby tam przetrwać. Ja wiem, że wy się panią umówicie i tam najprawdopodobniej gdzieś tam w SMS-ie jeszcze Justyna się pojawi, bo powiem szczerze, że jak tylko jest w Raciborzu, to odwiedza swoją byłą szkołę, a często nawet tam trenuje, więc... Często trenuje, właśnie. Trenuje dając wspaniały przykład, właśnie. Że nie jest tylko ikoną taką teoretyczną, ale praktyczną. Pokazuje, jak naprawdę wygląda ciężki trening, niezależnie od warunków pogodowych, od pory roku, od tego, że jest często okres świąt i właśnie w okresie świąt często gościmy na naszych obiektach Justynę, kiedy inni marzą o wolnym odpoczynku. Justyna jest tutaj wzorcem, wspaniale trenuje. Często też gościmy Artura Nogę, nie chcę powiedzieć, że się tam wzajemnie ścigają, ale też i męża Justyny Zapaśnika, który też jest wzorcem, myślę, dla pozostałych zapaśników, bo jest też mistrzem Polski. Dziękuję bardzo. Także teraz jest taka informacja ukryta była dla wszystkich tych, którzy chcieliby kiedykolwiek z Justyną potrenować sobie tutaj w Raciborzu, to w okolicy świąt jak codziennie będą zaglądać na hale SMS-u, to na pewno trafi im się taka okazja, żeby z Justyną spróbować potrenować. To król. A teraz klub olimpijczyka i złoty medalista Igrzysk Olimpijskich za Plancy Ryszard Wolny. Prezes klubu olimpijczyka Marcin Kandziub, kwiaty dla Justyny. Miało być do mikrofonu, panowie. Panowie, miało być do mikrofonu. Bardzo prosimy, no to są niepowtarzalne chwile. No. Bardzo prosimy, ja tak powiem, że nasz klub też dołożył taką cegiełkę, bo Justyna często bywa u nas na siłowni, często trenuje, użyczamy jej tą siłownię. A to tak już na wesoło, ale czego chcę pogratulować Justynie, będą to jej trzecie igrzyska w przyszłym roku. Wszyscy my musimy trzymać za nią kciuki. Ja też dopiero na trzecich igrzyskach zdobyłem swój złoty medal olimpijski. Także życzę Justynie to, co było tu powiedziane. Miała brąz, miała srebrny medal. Życzę jej złotego medalu na igrzyskach olimpijskich. I tego tobie życzę. Dla naszej wicemistrzyni świata. Justyna!
No to już teraz jest ten moment, dokładnie. Czy można pani jeszcze? Czy można zdjęcia dla grupy? No ja nie mam ani jednego. Ja tutaj wezmę, nie. Ja nie mam ani jednego. Weź, weź, no ja wezmę tą, wiecie. Weź, weź, weź kurzenkę dla ciebie, ale ja już nie mam ani jednego. Ja mam, nie muszę cię brać, mam cię tego. Tylko przejdziemy sobie. Nie musicie zdjęć brać. Chcę zrobić zapis Sylwii. Sylwia ma. Sylwia ma. Ja nie mam markera, ja chcę. Bo trzy mi pójdę. Mam dwa telefon. Nie, 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 nie